W niedzielę 14 września mieszkańcy Sanoka zmierzą się z wielkim testem języka angielskiego. Już po raz trzeci mieszkańcy blisko 100 miast w Polsce, dokładnie o 11, usiądą do testu, który określi ich umiejętności językowe. W tym roku za sprawą Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości dołączą do nich także sanoczanie. Wielki test języka angielskiego jest wydarzeniem ogólnopolskim. To już trzecia edycja tej nazwijmy to imprezy, która polega na tym, że mieszkańcy miasta zbierają się w jednym miejscu i piszą test, dzięki któremu mogą dowiedzieć się o swoich kompetencjach w zakresie języka angielskiego. W wielkim teście języka angielskiego w tym roku będziemy się posługiwać testami ETS Global. Są to bardzo przyjazne testy, ponieważ mają one charakter diagnostyczny, wobec tego tak naprawdę w obszarze od 10 do 990 punktów dowiadujemy się, w jakim miejscu na tej skali są nasze umiejętności językowe. Tego egzaminu nie można oblać. Jego głównym celem jest określenie poziomu umiejętności językowych danego uczestnika i to za darmo, bo udział w teście jest całkowicie bezpłatny. Każdy uczestnik Wielkiego Testu Języka Angielskiego będzie mógł wydrukować sobie taki właściwie certyfikat uczestnictwa w tym teście, ponieważ testy zostaną ocenione, wypunktowane i poziom zostanie określony. Wobec tego takie jak gdyby świadectwo uczestnictwa w teście będzie można sobie wydrukować. No i będzie to bardzo przybliżony jak gdyby wynik, który mógłby uzyskać w autentycznym egzaminie i w teście języka angielskiego potwierdzanym przez ETS Global. Dlaczego warto potwierdzać umiejętności językowe poprzez certyfikaty? Wszystkim jest to dzisiaj bardzo ważne na rynku pracy, ponieważ w momencie, kiedy aplikujemy o pracę i kiedy składamy dokumenty aplikacyjne, ważne jest, żeby nie oceniać poziomu językowego subiektywnie, to znaczy jest to poziom komunikatywny, podstawowy, średni. Te 6 stopni Rady Europy bardzo precyzyjnie opisują umiejętności językowe. Poza tym certyfikaty, które oferuje ETS Global, TOEIC przede wszystkim, czy TEFL zresztą, to są certyfikaty, które są dzisiaj uznawane nie tylko na rynku pracy, ich uznawalność jest na całym świecie, ale uznawane są przez większość polskich uczelni również w tym znaczeniu, że posiadanie takiego certyfikatu zwalnia czy też zalicza lektorat na właściwie większości polskich uczelni państwowych i niepaństwowych. Tak wielkich uczelni jak na przykład Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski czy nasz tutaj Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska. Wobec tego warto uzyskiwać certyfikaty, nie tylko uczyć się języka, ale również potwierdzać je poprzez takie certyfikaty. A TOEIC i TEFL to najbardziej przyjazne certyfikaty na świecie, ponieważ diagnostyczne i opisujące nasze umiejętności w sposób bardzo precyzyjny. Aby wziąć udział w wielkim teście języka angielskiego, należy dokonać bezpłatnej rejestracji na stronie www.sanok.znaangielski.pl. Tam też dostępne są szczegółowe informacje dotyczące tego wydarzenia. Patronat medialny nad imprezą objął portal isanok.pl.